Mimo że sam proces edukacyjny na stan szkolnych budynków raczej nie wpływa, jego młodzi beneficjenci owszem, a wakacje są najlepszym okresem na to, by w oświatowej infrastrukturze co nieco poprawić. I w Legionowie te okazje skwapliwie wykorzystali. Największe prace odbyły się, jeżeli chodzi o te wakacyjne remonty, odbyły się w trzech szkołach. W Szkole Podstawowej nr 7, w Zespole Szkół nr 2 i w Zespole Szkół na osiedlu Piaski. Były to takie generalne remonty łazienek, sal lekcyjnych, korytarzy, a więc dokładnie tego, z czego na co dzień korzystają uczniowie. Przy okazji zmodernizowano też szkolne systemy monitoringu oraz instalacje alarmowe. Tak więc na alarm z powodu niedoinwestowania dyrektorzy placówek bić nie muszą. Sen z powiek może im za to spędzać coś innego. Wrześniowa inwazja sześciolatków. W ratuszu zapewniają jednak, szkoły przygotowane są jak należy. Wedle danych szacunkowych około 100 dzieci sześcioletnich rozpocznie naukę w klasach pierwszych w szkołach podstawowych, a ponad 300 dzieci w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych. I oferujemy im oczywiście profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Będą mogli korzystać z nowocześnie wyposażonych świec z ramach programu Radosna Szkoła. Z przyszkolnych placów zabaw będą również objęci tymi zajęciami pozalekcyjnymi, które szkoły oferują. Pewnych niedogodności uniknąć się mimo wszystko nie uda. Na pewno będzie więcej oddziałów, także pewnie czeka nas taka przejściowa zmianowość w szkołach. W niektórych szkołach ta zmianowość istnieje, rodzice są do tego przyzwyczajeni, natomiast w innych pewnie będzie musiała zostać wprowadzona, bo przy takiej liczbie oddziałów nie da się pracować na jedną zmianę. W trakcie publicznej debaty na temat zasadności posyłania sześciolatków do szkoły wielu osobom umknął zapewne fakt, że znajdą się tam także dzieci o rok młodsze i to już za niespełna 2 tygodnie. Nową kwestią, z którą muszą zmierzyć się pedagodzy, dyrektorzy placówek, to są dzieci 5-letnie, które trafiły teraz do szkolnych zerówek. To jeszcze są naprawdę malutkie dzieci, nad którymi trzeba odpowiednią opiekę sprawować. Natomiast tutaj rodzice mają wolny wybór i oni podejmują decyzję, czy dziecko idzie do przedszkola, czyli do przedszkolnej zerówki, czy do szkolnej. Tak czy inaczej, zarówno jedne, jak i drugie są na przyjęcie małych uczniów przygotowane. Na tegoroczne remonty wakacyjne ratusz wydał blisko 1 000 000 zł.